wiele osób mogło już po prostu chcieć dyskontować, że nie będą poszukane, ale zwrócę uwagę na to, że właśnie to wskazanie inne kraje, to jest jedyna odpowiedź z naszego badania, które zyskiwało w edycji badania. To pokazuje, że Polacy, którzy rozważają wyjazd do pracy za granicą, chcą realnie wyjechać, ale nie widzą na tą chwilę kierunku, który byłby dla nich na tyle atrakcyjny. I z tej puli mogą się pojawić osoby, które zarówno mogą zasilić potencjalną emigrację do Stanów Zjednoczonych, gdy faktycznie ta decyzja o odniesieniu wiz miałaby nastąpić, bądź te osoby mogą zasilić inne kierunki w sytuacji, kiedy dostaną jasne komunikaty czy przekazy, które kierunki będą dla nich bezpieczne w najbliższym czasie. Polacy wykazują, deklarują mniejszą chęć wyjazdów, jednocześnie Polacy są zachęcani też do powrotu do Polski. Karolina, ty wróciłaś do Polski. Jak przebiegło to lądowanie? Było to miękkie lądowanie, udało się znaleźć pracę od razu. Tak, jeżeli chodzi o znalezienie pracy, nie miałam problemu z namalentowaniem dzięki braku biegu fizycznego i czystego, więc właściwie praca znalazła mnie. Sama praca spotkała mnie niepokojąca, jak wróciłam tutaj do kraju, miałam tyle przemyśleń, że postanowiłam napisać książkę ogólnie o moich wszystkich doświadczeniach za granicą, właśnie z perspektywy osoby, która mieszkała w różnych miejscach, w różnych krajach i trochę też nie mogę się za bardzo odnaleźć w nowej rzeczywistości, ponieważ każdy kraj miał dla mnie jakiś atut, a niestety nie mogę mieć wszystkiego. Czyli Polska z jednej strony to jest rodzina, mój kraj ojczysty, Wielka Brytania to jest kraj, w którym tak naprawdę żyło mi się dobrze i jakoś tam odnalazłam się w tamtejszej mentalności. W kolei w Niemczech odpowiadają mi standard życia, kultura, którzy może było tam troszeczkę mniej osób niż w Wielkiej Brytanii, więc myśli miałam mnóstwo i te wszystkie myśli tak się właśnie nagromadziły w mojej głowie, że postanowiłam napisać tę książkę o moich doświadczeniach, bo z jednej strony wyjazd za granicę, zarządzamy do tego wyjazdu, można zabrać mnóstwo doświadczeń, zarobić na przykład mi się to nie wierzy, tych ludzi mówili, że wkrótce wymrą i problem Radia Maryja się skończy, a to trwa 25 lat i końca dzięki Bogu nie widać. Więc w tym roku myśli zajęłam się właśnie napisaniem tej książki. Później znalazłam pracę w Warszawie, dostałam też parę ofert finansowo, myślę, że też całkiem atrakcyjne oferty, więc postanowiłam tutaj zostać. Oryginalnie myślałam, że tak naprawdę wrócę po 3 miesiącach do Wielkiej Brytanii. Jestem już prawie 2 lata w Polsce, tak naprawdę niczego nie wykluczam. Ale tak jak wspomnieliśmy, Brexit zniechęciło mnie to trochę do powrotu do Wielkiej Brytanii, ponieważ jeżeli Wielka Brytania tak naprawdę nie będzie częścią Unii Europejskiej, to sama nie jestem przekonana, czy w takim, czy w tym kraju chciałabym żyć. Pytanie do pana Andrzeja Kubisiaka. Wspomnieliśmy tutaj, wspomniał pan, że bezrobocie w Polsce jest rekordowo niskie. Załóżmy, że coraz mniej Polaków będzie deklarowało chęć wyjazdu, a coraz więcej będzie też uczestniczyć w zjawisku w tak zwanym callback, czyli w powrocie do Polski z emigracji. Najchłonniej jest polski rynek. Czyli to chyba dane najświeższe, jakie pokazywało ostatnio Główny Urząd Statystyczny. W trzecim kwartale tego roku odnotowano ponad 400 tysięcy nieobsadzonych wolnych miejsc pracy w Polsce. To pokazuje, jakie są zapotrzebowania dzisiaj tak naprawdę na rynku pracy. Ponad 360 tysięcy z tych ofert pracy pochodziło z sektora prywatnego, co jest dobrą informacją na pewno dla polskiej gospodarki. Pokazuje, że te firmy tworzą miejsca pracy i często może być do czynienia z taką sytuacją, jak tutaj pani miała, bo praca może znaleźć człowieka, a nie człowiek nie musi szukać. Natomiast ja bym starał się też chłodzić entuzjazm, szczególnie nie jednego polityka w tym kraju, który myśli, że to nastąpi bardzo szybko i dynamicznie. Kiedy Narodowy Bank Polski w ubiegłym roku realizował badania na osobach, które przebywają w Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdy pytano emigrantów z Polski, jaka kwota zarobków w Polsce zachęciłaby ich do
tego roku, to jest to kwota na poziomie przekraczającej 5300 zł netto na rękę. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi nieco ponad 4300 zł, ale brutto, czyli na rękę, jest to kwota około 3000 zł netto, więc mamy bardzo dużo wątpliwości, szczególnie w kontekście tego, co pani redaktor mówi, jak to Radio Maryja, środowisko Radia Maryja było określane jako ciemnogród, właśnie jako kościół zacofany, jako kościół zaściankowy, jako kościół zamknięty w przeciwieństwie na przykład do tygodników takich czy innych, które miały być kościołem otwartym. Przeciwstawiano kościół łagiewnicki, kościół toruński na wszelkie sposoby dzielono i próbowano tak już zamknąć i zepchnąć Radio Maryja do jakiejś nie zakrystii, ale do jakiegoś lochu, żeby broń Boże, nikt tego światełka nie zobaczył. Płacy dzisiaj głównie wyjeżdżają z kraju, a tą główną motywacją jest strona zarobkowa, czyli te zachęty fiskalne, to takie powinno się pojawić, żeby tych ludzi zachęcić do powrotu. No tutaj jakby możliwości rynku pracy wiemy, jakie są. Pytanie, czy ze strony rządowej mogą się pojawić jakieś zachęty, może trochę przypominające próbę ściągania chociażby inwestorów zagranicznych. Przyjmijmy, że może to aż będziemy mieli wracać z Wielkiej Brytanii, może mielibyśmy takimi inwestorami, pracownikami zagranicznymi, których chcielibyśmy tutaj na stanowisko przyjąć. Ostatnio to się też powiela, bo zauważyliśmy taką też prawidłowość, że przy okazji radości, którą mają ludzie z budowania wspólnoty, no ale taka jest też natura złego. Zły próbuje tę radość na wszelkie sposoby zakłócać i zmącić, no choćby te prowokacje związane z kupłą pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jakoby radio było utrzymywane z budżetu, czy pogłoski rozpuszczane w różnych miastach, nie wiem, być może mające na celu związać nazwisko ojciec Rydzyk z, nie wiem, aferą reprywatyzacyjną, z jakimiś nieruchomościami, z czymś takim. Takie pogłoski też są rozpuszczane, jak słyszymy, w różnych miastach. I to zawsze w związku z pieniędzmi. Że będziemy zarabiać 3-4-krotnie więcej niż w Polsce, nie musi oznaczać jednoznacznie, że tak wiele środków nam pozostanie w portfelach. Ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że tak wiele osób wyjechało i tak wiele osób decyduje się, żeby tam pozostać długoterminowo, że wydaje się, że ta strona fiskalna jest o tyle wyraźnie poprawiona, że jednak to jest tam zachęta i ma być, żeby wyjechać. Wspomniał o kosztach życia. Karolina, ty mieszkałaś w Londynie, w najdroższym mieście w Europie, gdzie nie na świecie. Koszty życia są na pewno wysokie, zwłaszcza jeżeli chodzi o mieszkania i transport publiczny. Ja osobiście mieszkałam w hiszpańskim domu z dużą ilością właśnie osób z Hiszpanii, bo też nie ma osobami, które mieszkałam. Koszt mojego pokoju, jak na standardy londyńskie, nie był jakiś wysoki, bo to była też druga właściwie strefa w Londynie. To było 600 funtów. Z tego co wiem, teraz ten sam pokój 2 na 2 metry kosztuje 1000 funtów. Przypuszczam, że po Brexicie ta sytuacja może się troszkę zmienić. Być może. Na początku nie był to dla mnie problem. Byłam szczerze po studiach. Ogólnie cieszyłam się, że mam pracę, że mam gdzie mieszkać, mam się jakoś odnaleźć w tym Londynie. Natomiast wiadomo, jak mija czas, mamy większe, powiedzmy, oczekiwania, jeżeli chodzi i o zarobki, i o standard życia. Więc zaczęło mi to dosyć doskwierać, ponieważ i praca była stresująca, tak jak wspomniałam, standardy londyńskie, duże oczekiwania, stres w powietrzu,
po czym ten powrót do tego hiszpańskiego domu. Nie mogę narzekać na zarobki, byłam ogólnie z tego zadowolona, ale też tak jakby zdecydowałam się na priorytety. Mogłam sobie powiedzmy pozwolić na lepsze mieszkanie, ale zdecydowałam, żeby wolę podróżować. Londyn jest fantastycznym miejscem wylotowym, jest dużo lotnisk, dużo możliwości podróży, więc tak jakby wolałam te pieniądze przeznaczone na mieszkanie przekierować w stronę biletów lotniczych. No ale niestety tak jakby mieszkanie w moim hiszpańskim domu no, po całym dniu pracy dużą ilością ludzi przełożyło się na dodatkowy stres. Już po tych 5 latach czułam, że no, zmęczyłam się ogólnie życiem w światowej stolicy, jest to bardzo ekscytujące życie, jest to robić, dla mnie jest przepiękne. Jako miasto jest dla mnie w ogóle miastem numer jeden, ale żeby tam zamieszkać, to musiałam się zadłużyć prawdopodobnie na 4 życia, co generalnie mnie tak tylko nie interesuje, więc zdecydowałam się wrócić i zobaczyć, co wydarzy się tak naprawdę dalej, czy może tutaj jednak wbrew pozorom standard życia będzie lepszy. Patrzymy też dzisiaj na numer dwa powodów, dla których Polacy chcą wyjeżdżać do pracy za granicę, i to jest mały powód, to jest kwestia chęci zwiedzania świata. I bardzo wiele osób dzisiaj decyduje się, to głównie młode pokolenie, które decyduje się na to, żeby jednak móc zobaczyć często dalekie zakątki świata, które normalnie nie mogliby zwiedzić w okresie urlopowym, żeby właśnie podróżować po świecie w różnych miejscach, pracować. Często też, czy to za pośrednictwem internetu, czy podłączenia do sieci, móc świadczyć pracę dla dowolnego kontrahenta na świecie, czy jeździć z miejsca na miejsce i tam szukać jakiejś dorywczej pracy. Wydaje się, że to jest ten, który będzie nam się umacniał, bo dzisiaj też trzeba powiedzieć, że nie tylko szukamy poprawy materialnej. Wiele osób dzisiaj, dla wielu osób to nie jest przymus, żeby dzisiaj wyjeżdżać do pracy za granicę, tylko ich wybór, bo mają wybór taki, że praca w Polsce jest tak dostępna, że mogą zdecydować się, żeby na tutaj pozostać, a jeżeli chcą wyjechać za granicę, to szukają lepszych możliwości, lepszego świata, ale już wiedzą, z czym mogą to zostawiać, bo gdy spojrzymy dzisiaj na głównie młodych ludzi w Hiszpanii, oni często tego wyboru nie mają, bo oni nie mają na miejscu pracy, która może być jakąś formą wyboru. Oni bardzo często muszą się borykać z 40% bezrobociem w swojej grupie wiekowej i ich wybór jedyny jest taki, że wyjeżdżać za granicę i szukać innych możliwości. Dlatego na takich hiszpańskich domach w Londynie dzisiaj na pewno jest seminar. Rozmawiamy o tym, że Polacy coraz rzadziej deklarują chęć wyjazdu za granicę, ale czy to dobrze dla ich potencjalnej wartości na rynku pracy? Czy pracodawcy częściej i chętniej zatrudniają osoby, które mają doświadczenie w pracy za granicą, czy jednak te, które całkowicie w kraju? W twoim przypadku, Karolino, można powiedzieć, że doświadczenie jest bardzo istotne. Tak. Przypuszczam, że to też zależy od branży. W moim przypadku akurat doświadczenie zawodowe i znajomość języków bardzo się przydały. Ja też tak jakby się przekwalifikowałam. W Londynie pracowałam bardziej w administracji, projektach i systemie zakupu. Z kolei zawsze chciałam spróbować swoich możliwości digital marketing. Bardzo duża konkurencja przynajmniej była wtedy, kiedy ja tam byłam, niecałe 2 lata temu. I zazwyczaj oferowano mi albo bezpłatne staże, albo pracę za tak zwaną minimum wage, czyli za minimum, to znaczy nie jest Nikiel, a już za chwilę kolejna rozmowa. I nie miałam takiego okazji, żeby rzeczywiście zdobyć to doświadczenie. Więc tutaj tak jakby znajomość języków i to doświadczenie zawodowe pozwoliło mi tak jakby zdobywać to udokumentowane doświadczenie właśnie w tej dziedzinie na warunkach lepszych niż miałabym wstępnie w Londynie, co także bardzo, bardzo, bardzo doceniam.
Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że doświadczenie zawodowe z zagranicy, z takich miejsc jak Londyn, jest zdecydowanie wskazane. Ja bym powiedział tak, wielu komentatorów, szczególnie przy pierwszej fali, że ja wypracę za granicę, podkreślało, że to jest stan tymczasowy, że bardzo wielu Polaków wyjechało po wejściu do Unii Europejskiej i jakże wielu jej wróci z doświadczeniami, z kapitałem. Niestety jest tak, że pani historia jest mi pan redaktor Wojciech Reszczyński, dziennikarz, publicysta, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, zdaje się, zastałem pana redaktora także w uczelni naszej, prawda? Tak, proszę powiedzieć, szczęść Boże, chciałem wrażenie. Co więcej, ja podam takie dwie zapiski, gdy spojrzymy na dane dotyczące wyjazdów Polaków za granicę, no to z roku na rok tych osób przybywa, tylko w ubiegłym roku wyjechało prawie 90 tysięcy Polaków. A w tym samym czasie środki, które są transferowane do Polski, czyli te zarobione funty czy euro, które zarobione płacą za granicę, które są przesłane do kraju, wcale nie rosną. Czyli mamy sytuację, że Polaków za granicą jest coraz więcej, a ich transfery do kraju utrzymują się w samym poziomie, bądź maleją. To pokazuje, że Polacy tu sami wyjeżdżają coraz więcej tych środków, że także tam na miejscu posiedlają się tam po prostu. Z badania Narodowego Banku Polskiego wynika, że w Niemczech 30% Polaków redaktora Radio Maryja oczywiście, którego pan redaktor słucha, z którym jest zaprzyjaźniony. Panie redaktorze, jaka Polska jest po 25 latach dzięki Radio Maryja, albo jaka mogłaby być, gdyby nie Radio Maryja 25 lat temu powstało? Centra usług biznesowych, które często jako taki warunek minimum mówią, że potrzebują pracowników, którzy dysponują przynajmniej dwoma językami dobrze. No, przyjęłyby na pewno z otwartymi rękoma osoby, które mają doświadczenie migracyjne, bo często te osoby to jest naturalna kompetencja, którą po prostu posiadają. Natomiast ja bym się nie spodziewał jakiegoś masowego napływu dzisiaj do Polski, chyba że pojawiłyby się jakieś naprawdę zachęcające czynniki, które spowodowałyby, że Polacy mogli dobrać. Miejmy nadzieję, że taki sukces Stoic, jaki reprezentuje Karolina Kuła, będzie więcej i więcej ojca Tadeusza powrotów do Polski, za granicę. My już Państwu bardzo dziękujemy. W studiu Polskiego Radia 24 byli Karolina Kuła, Polka z doświadczeniem emigracyjnym, autorka książki o życiu emigrantki oraz Andrzej Kubiszek z firmy Web Service. A my do Państwa wracamy co tydzień. Bardzo dziękujemy. Katarzyna Kornet i Józef. Nie dziwię się, że zawsze jest dużo chętnych do bycia przy mikrofonie. No i zajechało tam dużo ludzi właśnie z Bydgoszczy, z Inowrocławia, z Gniewkowa, z Torunia. Polskie Radio 24.pl Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. To musi być wzajemna relacja. Słuchacze nie mogą być tylko tymi biernymi odbiorcami radia. Jest piąta. Muszą Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda zachęca Ukraińców do przeprowadzania reform. W czasie wystąpienia na forum przywództwa w Belwederze prezydent mówił, że tylko silne państwo jest gwarancją niepodległości. W spotkaniu uczestniczył także szef państwa ukraińskiego Petro Poroszenko. Andrzej Duda powiedział, że Polska zawsze wspierała niepodległość Ukrainy. Warszawie zależy na tym, aby ten kraj był silny, a gwarantem tego jest dobrze działający aparat państwowy. Dlatego Polska wspiera przeprowadzane obecnie na Ukrainie reformy. Historia uczy nas, że brak szacunku dla dobra wspólnego stanowi równie poważne zagrożenie dla niepodległości państwa. Równie poważne, co agresywna polityka ze strony sąsiadów. Petro Poroszenko podkreślał wielokrotnie, jak istotnym partnerem dla
Warszawa Kijowa jest Warszawa. Zaznaczył też, że ukraińskie reformy są wzorowane na polskich. Duch swobody przyniósł Polsce nie tylko wolność, ale także jedność i zamożność. Dlatego teraz wiele reform realizujemy na podstawie polskiego scenariusza. Petro Poroszenko podziękował Polsce też za to, że na arenie międzynarodowej wspiera Ukrainę w walce z rosyjską agresją. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie wyklucza ujawnienia dowodów w sprawie Józefa Piniora. W TVP Info mówił o trwającej nagonce na prokuraturę prowadzącą postępowanie dotyczące byłego senatora i europarlamentarzysty z Platformy Obywatelskiej, działacza opozycji z czasów PRL. Na prokuratorów, którzy prowadzą tę sprawę, to bezczelne odwracanie kota ogonem i nieuczciwi ludzie, którzy prowadzą śledztwo, czy nie można powiedzieć jakichś potworów, którzy nie krzywdzą zupełnie niewinnego człowieka, to skorzysta ze swoich uprawnień i ujawnia. Istotne z punktu widzenia oceny prawne karne części materiału dowodowego w tym posłuchu w SMS-u. O zgromadzonych materiałach Zbigniew Ziobro powiedział, że zawierają treści porażające i zasmucające. Wyjaśnił, że materiały są bardzo bogate i pokazują, że część podsłuchanych rozmów sprowadzała się do ustaleń, za ile, za co i dla kogo będzie pracował Józef Pinior. Minister podkreślał, że prokuratura przykłada do wszystkich tę samą miarę, tak jak do zwykłych obywateli, jak i do tych, którzy są bohaterami. Prokuratura zarzuca byłemu senatorowi Platformy Obywatelskiej przyjęcie łapówek i płatną protekcję. Józef Pinior nie przyznał się do winy. W czwartek sąd w Poznaniu odrzucił wniosek prokuratury o tymczasowy areszt dla Józefa Piniora. Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem powołania Komisji Weryfikacyjnej do zbadania reprywatyzacji w Warszawie. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje powołanie 9-osobowej komisji, do której mogliby wejść posłowie lub eksperci wskazani przez kluby. Parytety byłyby takie jak w Komisji Amber Gold, 5 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości i po jednym z pozostałych 4 klubów. Oprócz tego Rada Społeczna złożona była z osób doświadczonych i zasłużonych w walce z patologiami dotyczącymi przejmowania warszawskich nieruchomości i handlu roszczeniami. Komisja będzie mogła m.in. uchylić decyzję reprywatyzacyjną i zarządzać wielomilionowe rekompensaty. Projekt przedstawił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Na merytoryczne argumenty i tak bardzo zideologizowana. I jak pan redaktor patrzy na tę rolę również środowiska związanego z Radiem Maryja w kontekście przestrzeni pluralizmu medialnego w Polsce? Nie widziano kluczowych dokumentów. Oszustwo na wielką skalę. Patryk Jaki podkreślił, że komisja weryfikacyjna będzie miała najważniejsze zalety komisji śledczej, ale będzie mogła działać szybko i skutecznie. Mieliśmy do czynienia z wieloma prywatyzacjami, od reprywatyzacjami. I zawsze historia była dokładnie taka sama. Jakaś grupa cwaniaczków się dorobiła, dziesiątki tysięcy poszkodowanych ludzi. I potem co państwo mówi? Nie da się już nic zrobić. To już są decyzje, które zapadły. Tym razem, Wysoki Sejmie, mamy wielką determinację, żeby pokazać, że tym razem państwo dorwie tę grupę cwaniaków. I to jest, ten projekt ustawy jest tego gwarancją. Wszystkie kluby opozycyjne uznały projekt za niekonstytucyjny i wniosły o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Jednocześnie Platforma, Kukiz15, Nowoczesna i PSL zaproponowały powołanie Komisji Śledczej do zbadania reprywatyzacyjnych nieprawidłowości w całym kraju. Projekt został złożony. Wcześniej wszystkie kluby opowiedziały się za skierowaniem do dalszych prac projektu ustawy reprywatyzacyjnej autorstwa Platformy Obywatelskiej. Sejm znowelizował prawo o zgromadzeniach. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zgromadzenia cykliczne, które są organizowane regularnie w tym samym miejscu, miałyby pierwszeństwo nad zwykłymi manifestacjami. Wyjątek dotyczyłby demonstracji organizowanych przez władze publiczne oraz kościoły i związki wyznaniowe. Ich powyższa zasada nie będzie obejmować. Opozycja zarzuca zmianom niekonstytucyjność. Rządzący mówią, że nowe regulacje zapewnią bezpieczeństwo manifestującym. Nowelizacją prawa o zgromadzeniach zajmie się teraz Senat. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na krańcach północno-zachodnich rozpogodzenia.
We wschodniej połowie kraju opady śniegu, na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 2 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat minus 3 stopnie. Na Pomorzu najcieplej od 2 do 4. Wiatr słaby i umiarkowany na północy kraju, porywisty zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowa wszystko. 5 minut po godzinie 6 minut po godzinie 5. Dziś jest sobota, 3 grudnia. To 338 dzień roku i na imię odchodzą Franciszek, Ksawery i Emma. Słońce zejdzie 24 minuty po godzinie 7. Dziś na całym świecie odchodzony jest międzynarodowy dzień osób niepełnosprawnych. Polskie Radio 24. Medialnej, która już od wielu lat, przepraszam, że tak powiem, ale miała nie żyć, a Matka Boża posłużyła się nią, żeby zgromadziła dzieci na modlitwie różańcowej. Być może mają swoje dzieci, prawda? Ci, którzy byli rodzicami, znają się dziadkami. 25 lat to szmat czasu. Te aspekty wychowawcze, gdyby pan redaktor zechciał jakoś pokrótce nazwać te tematy. Na przykład choćby Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. I zaczniemy od rozmowy z wami, dlatego że mamy jeszcze jedną rozmowę z Michałem Kraszem ze stadionu, na przykład, że w sobotę o godzinie 16:15 obie drużyny pojawią się na murawie Camp Nou. To będzie mecz w Barcelonie. Już jutro zobaczymy tam rywalizację na murawie z Realem Madryt, dlatego posłuchajmy może o obiecie FC Barcelony. Audycji życzymy tylko sportowe. Kontynuujemy naszą wędrówkę po obiektach. Michał Karas z portalu Stadiony.net zabierze nas teraz na Camp Nou. Zdecydowanie największy stadion w Europie, jak i aktualnie istnieje dzięki instalacji ponad 99 tysięcy krzeseł. Powstał w 1957 roku. Już wtedy tak naprawdę miał nominalne pojemność powyżej 90 tysięcy. Później ona rosła, ponieważ wtedy jeszcze nie wszystkie miejsca były siedzące, rosła do ponad 120 tysięcy, by ostatecznie zmaleć w związku właśnie ze zmianą przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Jest to stadion, który imponuje, absolutnie imponuje rozmachem, jeżeli chodzi o wielkość trybun, ponieważ one wznoszą się najwyższe krzesełko, to jeżeli dobrze pamiętam, to jest 52,5 metra nad poziomem gruntu, a to jeszcze w dodatku trzeba liczyć, że boisko jest tam poniżej poziomu gruntu, w związku z czym ta wysokość wobec boiska dla widza jest taka prawie, że z perspektywy lotu ptaka. Przy 90 tysiącach to też ma swoje znaczenie, kiedy widzi się tak naprawdę boisko otoczone morzem ludzi, rozbitym na 3 poziomy widowni, które piętrzą się jeden nad drugim. Czyli to jest stadion, który tak naprawdę widział wszystko. Wszystko, co można zaoferować w międzynarodowym futbolu, to jest stadion w pewnym sensie narodowy, ponieważ katalończycy uważają, że to jest ich narodowy stadion, czyli tam oczywiście mają swoje zdanie na ten temat. Ale widział też, widział w historii organizacji Euro, w 1994 roku, w 1982 roku świata, widział finał Ligi Mistrzów, to wtedy jeszcze Pucharu Europy. Został uznany przez UEFA za stadion 5 gwiazdek, czyli ten absolutnie najwyższy w standardzie. Natomiast to było już kilka lat temu i od tego czasu stadion w pewnym sensie cierpi. To znaczy cierpi, bo ma tylko częściowe zataszenie. Cierpi, ponieważ ma niedostateczną infrastrukturę komercyjną, czyli powiem brutalnie, Barcelona nie jest w stanie nim zarobić tyle, ile by chciała. W związku z czym na najbliższe lata planowana jest ogromna rozbudowa, która do 2021, być może 2022 roku zaowocuje zwiększenie pojemności do 105 tysięcy krzesełek i to będzie oznaczało, że to jest drugi stadion na świecie pod względem pojemności z miejscami zadaszonymi. Będzie miał dach z bardzo lekkiej, cienkiej membrany rozpięty na powierzchni 47 tysięcy metrów kwadratowych. I tutaj taka ciekawostka, to jest powierzchnia mniej więcej zbliżona do Stadionu Narodowego w Warszawie, który akurat w swojej kategorii ma ogromny dach. No i ten Barcelona będzie mniej więcej tego samego rozmiaru, natomiast nie będzie oferował zataszenia na górskim, co było na początku rozważane, później od tego pomysłu odstąpiono. Przy pojemności 105 tysięcy najbardziej urośnie tak naprawdę zaplecze stadionu, ponieważ tam powstaną sklepy, kawiarnie, tarasy dla widzów, gdzie będzie można wejść. Na co dzień obejrzeć sobie stadion nawet z góry, ponieważ powstanie taras widokowy z widokiem na Barcelonę, na morze.
i będzie można obejść obiekt dookoła. No co jednak przy tej wysokości 60 metrów, czyli licząc lekko, to już pięter 20, tak można powiedzieć przy normalnej wysokości jednego piętra, to jest naprawdę duża przewaga nad resztą zabudowy Barcelony. No i można się spodziewać, że ta przebudowa zaowocuje jeszcze większym zainteresowaniem Kampnau, a już teraz co mecz, co tydzień, co dwa tygodnie, tam jest około 78-80 tysięcy kibiców, a samo muzeum klubowe odwiedza co roku około 1,2 miliona turystów i Barcelona po budowie nowego muzeum, które powstanie właśnie na miejscu budowy. Liczę, że ta liczba może się nawet potroić, jeżeli się uda, bo rozmach planowany wszystkim jest ogromny. Natomiast problem Barcelony polega też na tym, że to jest klub, który jest zarządzany przez kibiców, w związku z czym wszelkie wydatki muszą być aprobowane i już jeden taki projekt przebudowy, który również wykonywali jeden z najlepszych architektów na świecie, przepadł. Nie został nigdy zrealizowany, a ten najnowszy realizowany przez Japończyków i jedną z japońskich pracowni ma ogromne szanse w tej chwili, wydaje się. Głównie dlatego, że Barcelona musi zainwestować w ten stadion i musi tak naprawdę zwiększyć liczbę lóż biznesowych, musi walczyć o to, żeby móc jeszcze zorganizować na przykład finalizację. Czy inny finał wielkich europejskich rozgrywek, bo Hiszpania, przypomnijmy, jest jednym z wielkich przegranych na przykład walki o Mistrzostwa Świata w 2018 roku. I jest im to po prostu bardzo potrzebne, żeby takie stadiony powstawały, żeby te inwestycje były realizowane. I taka ciekawostka a propos stadionu Camp Nou, że na jego otwarcie Barcelona zagrała z reprezentacją Warszawy i wygrała 4-2. Panowie, na początku będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Powiedzcie naszym słuchaczom, dlaczego starcia Barcelony z Realem to najważniejsze klubowe mecze, jakie istnieją. Ponieważ mecz będzie na Camp Nou, to najpierw oddamy głos gościom. Dlaczego to najważniejsze starcia, jakie istnieją? Przede wszystkim są chyba w tym momencie najbardziej medialne. Przyciągają największą grupę fanów, kibiców. No i tam w obu drużynach grają największe gwiazdy światowego futbolu, nie oszukujmy się. Więc to prawda, dzisiaj nawet mieliśmy pierwszą trójkę nominowanych do Złotej Piłki FIFA i oczywiście jest tam i Cristiano Ronaldo, i Lionel Messi, czyli piłkarze Realu i Barcelony, a także znalazł się piłkarz, jeszcze jeden z ligi hiszpańskiej, Antoine Griezmann, z Atletico, czyli z tej trzeciej siły. Patryk, dla ciebie, który to dominuje. Dla mnie nie, no na pewno, tak jak wspomniałeś, że to jest medialna kwestia, niekwestionowana. Poza tym, kurwa, wszystko, polityka, to wszyscy wiemy, o co chodzi, ci, którzy orientują się trochę bardziej w niuansach piłkarskich, mimo wszystko, to jest Katalonia kontra reszta Hiszpanii, można by powiedzieć, i to no, nie do końca, bo jeszcze kraj Basków, prawda? Jasne, okej, okay, no, możemy rozbierać na czynniki pierwsze całą Hiszpanię, tak mocno wschodnią część i resztę tego kraju. Natomiast tutaj no, to starcie na poziomie politycznym, narodowościowym, no to też dodaje pikanterii, to takiej porządnej. No i na pewno pieniądze też, panowie. No tutaj jak rozmawiałem przed audycją z koleżanką z Radiowej Czwórki, ona się kompletnie piłką nożną nie interesuje. Powiedziała, że dlatego Ula, to pytanie od siebie w sumie. Pozdrawiamy cię. Pozdrawiamy Ulę Kaczyńską z Radiowej Czwórki, że ta kasa, która za tym idzie, prawda, te gigantyczne pieniądze, ona powiedziała, że to są niemoralne pieniądze. No ja się w pełni zgadzam, bo świat zwariował w pewnym momencie. Ja tak na ciebie spoglądam, bo na bogatego wygląda się. Bezwzględnie. Natomiast mi się przypomina ten jeden z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszy transfer ostatnich lat, czyli Luis Figo, który przeszedł z Barcelony do Realu i uważam, że w tym momencie skończyły się moralne pieniądze, ile można mówić o moralności pieniądza, ale w piłce nożnej, w transferach po prostu coś pękło, coś umarło. Dokładnie i myślę, że jeszcze po transferze Zidane rok później. Tak, jasne. Potem była długa przerwa, 8-letnia, dopóki nie przyszedł Ronaldo, który dopiero podbił ten transfer, ale to, co się dzieje teraz, to rzeczywiście jest, to jest kosmos po prostu. I Mundo Deportivo wczoraj na okładce porównało wartość piłkarzy Realu i Barcelony, mimo że piłkarze Realu łącznie kosztowali chyba 275 milionów, a piłkarze Barcelony około 170. Aczkolwiek ciekawostka przy transferze Neymara
podali kwotę 19,7 milionów. Stąd to nie wzięli, żona i to jakieś 50 milionów co najmniej. Myślę, że 80 nawet. Też robiłem wielkie oczy, gdy to zobaczyłem. Tak, tak, no ale Gareth Bale to było jakby ta bańka pękła 100 milionów euro i w tym kontekście zdaje się najgłośniej ostatnio mówiono o tych niemoralnych pieniądzach, dlatego że Real zdaje się, że te pieniądze pożyczyło od banku hiszpańskiego. Przy kryzysie, który mieliśmy w Europie, no to rzeczywiście można tak mówić. No, w Hiszpanii przecież ten kryzys, jeżeli chodzi o pracę i tak dalej, trwa od wielu lat i jest dramatycznie, a tego typu sytuacja, oczywiście no, to nie jest żadna wrzutka do ogródka Realu, ale ogólnie do tego, co się na świecie dzieje gospodarczo i piłkarsko-sportowo-marketingowo. To jest dramat. Prawda jest taka, że każdy klubowiec pożycza od banku, bo skąd mieli takie pieniądze, tylko że są wypłacani. Te transfery zwracają się to dosyć szybko. No tak, bo taki transfer Ronaldo to pewnie się zwrócił na samych koszulkach po jakimś sezonie. Umówmy się, panowie. Ale dobra, przejdźmy. Zostawmy te pieniądze. Ula Kaczyńska już chyba się jest usatysfakcjonowana, więc przejdźmy może, panowie, do takiego osobistego pytania. Patryk, jak się zaczęła twoja miłość do FC Barcelony? Twoja historia z tym klubem związana? I to jest chyba jedno z najtrudniejszych pytań, które można mi zadać, bo... To prosiłeś, żeby nie zadawać. Tak, dokładnie. Zresztą SMS-owaliśmy dosyć długo, ustalając tę listę pytań, więc miałem nadzieję, że nie padnie, no ale skoro już... No to... Ze mną nie ustalił. No. Ja też nie dostałem listy pytań. Słuchajcie, no... To nie było tak, że zdarzył się ten jeden moment, pach, pękło, mówię, ach, Barcelona, moja miłość. No nie, tak nie było, bo mogę powiedzieć jedynie o osobie, która mnie niejako przez reprezentację Holandii zawiodła do Barcelony. Nie będzie to Johan Cruyff, nie będzie to Neskens, nie będą to inne gwiazdy holenderskiej piłki, a Ronald Koeman najzwyczajniej w świecie. Legenda piłki światowej. Potężne uderzenie. Otóż to, młotek w nodze. I z tym też jest związane takie pierwsze świadome kibicowanie, bowiem ten Ronald Koeman, który strzelał FC Porto w 94, już to było wiosną roku, Wiktorowi Baini zresztą bramkę na 3-0 w półfinale Ligi Mistrzów, no to chyba było to. Jeżeli byśmy mieli mówić o takim stemplu, nie części. Natomiast samego momentu, że ach, to będzie Barcelona i założenia, i nie było. To sobie dochodziło stopniowo. No tu zapomniałem tylko o Koemanie, to mi się od razu przypomniał finał Pucharu Mistrzów z 92 roku. Finał z Sampdorią 1-0, bomba Ronalda Koemana i bramkarz po prostu nie miał nic do powiedzenia. Wielokrotnie oglądałem w serwisach internetowych. Nie oglądałem tamtego meczu, wtedy nie byłem kibicem Barcelony. Bartek, dlaczego Real? A u mnie też to przed zawodnikiem. I też zawodnikiem, który miał niesamowicie mocne uderzenie, to był Roberto Carlos. Dajże w 99 roku kolega przyszedł do klasy w koszulce Roberto Carlosa i jakoś to ruszyło, że wtedy praktycznie cała klasa Real Madrid, okej, co, gdzie, kiedy. Aczkolwiek pierwszy mecz, który tak naprawdę pamiętam jako kibic, to był finał Ligi Mistrzów w 2002 roku i to niesamowite uderzenie Zidane, które dało nam... Z Bayernem Leverkusen. Dokładnie, które dało nam dziewiąty Puchar Mistrzów. No tak, to kosmiczne było, zresztą o Zidanie później powstało kilka filmów nawet. No i historia zatoczyła koło, będzie na ławce trenerskiej Realu Madryt. Co ciekawe, ostatnio jego syn strzelił bramkę w swoim debiucie kilka dni temu. Pucharze Króla i powiem szczerze, że aż się łezka w oku zakręciła, kiedy zacząłem, że Zidane znowu jest strzela. Panowie, no to nie wiem, czy proste pytanie, bo przez oba kluby... Chyba nie, bo przez oba kluby się przewinęła oczywiście plejada gwiazd. Nie wiem, chyba teraz możliwe, że dwie największe, ale Messi i Cristiano Ronaldo, że takiej dominacji piłkarskiej nie było od dawna. Więc tak króciutko, to są wasi idole, czy z tej historii, czy to będzie Koeman i Carlos? I Carlos z tych największych. Nie, zdecydowanie historia. Ja troszkę tak... Może niechętnym okiem spoglądam na to, co się dzieje, ten cały szał wokół Messiego, jak i tym bardziej Neymara, który tutaj kibice Barcelony, czy fanki i fani Brazylijczyka powinni uszy zatkać. Zdarza mi się nie trafić tego gościa najzwyczajniej w świecie. Zdecydowanie historia, czyli tak jak wspominaliście, ja wspominałem, Ronald Koeman, Cristo Stoichkov, Romario, Luis Enrique, czyli już bardziej współczesne czasy, Pep Guardiola, jasne. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie lata,
trudno się udostaniać. Przynajmniej być może jestem już w takim wieku, że nie biegam po autografy i w koszulce z nazwiskiem ulubionego gracza, ale nie, chyba to minęło. Jednak gdzieś w głowie siedzi to, zresztą znana kwestia, no kiedyś było lepiej, prawda, i trawa była zieleńsza i tak dalej, no wtedy byli lepsi piłkarze, lepsza piłka nożna i tak dalej, i tak dalej. Bartek? U mnie tak samo, Ronaldo zdecydowanie nie jest jakimś wielkim idolem, bo te czasy już minęły, żeby samo strzelanie bramek. Nie można mu oczywiście zabierać zasług, ale jednak Roberto Carlos, Guti i Raul, te trzy postacie, to są prawdziwi idole i praktycznie dzisiejszej w ostatnich kilku lat nie dorównuje im pod względem przykładu dla młodych osób. Ewentualnie Luka Modric. No tak, Luka Modric, to się zgodzę, bo tutaj jako fan Tottenhamu Hotspur wypaczyłem mu to przejście do Realu Madryt i jak najbardziej Chorwat może być idolem. 233 El Clasico już przed nami. W sobotę właściwie zostało 21 godzin do tego spotkania. Panowie, jak dużą popularnością cieszą się te oba kluby w Polsce? Macie jakieś dane, liczby swoich stowarzyszeń? My jako Aguila Blanca jesteśmy świeżo po zapisach w tym sezonie, więc mamy obecnie 1230 członków, tak około, więc to jest znaczny skok w porównaniu do ubiegłych lat. Myślę, że jest spowodowany trochę tym, że mieliśmy mieć dostęp do biletów na mecz Legia Real. Aczkolwiek średnio myślę, że około 900 osób co roku zapisuje się, prolonguje to członkostwo. I to są sami kibice, jakby, którzy należą do naszego fanklubu, ale na przykład na zlotach przez nas organizowanych, czy najlepszym przykładem jest specjalny zlot na finał Ligi Mistrzów tegoroczny, gdzie oficjalny zlot odbył się w Krakowie i tam się stawiło blisko 1500 osób, a na podobnych wydarzeniach w Warszawie i w Wrocławiu było ponad 500. Czyli tylko w tych trzech miastach było nas ponad 2000. Myślę, że Real w Polsce cieszy się bardzo dużą popularnością. W naszym tam klubie jest 1200 osób. Barcelona da więcej? No to jest, widzicie, kolejne bardzo trudne pytanie. Powiem, ja nie mam najnowszych danych, wiem, że w FC Barca, w FCBP był nabór ostatni, natomiast jako ojciec założyciel, nie uczestniczący aż tak aktywnie, nie mam dokładnych danych, niemniej około 1200 osób to moje ostatnie informacje, jeżeli chodzi o liczebność osób, które przychodzą. No cóż, dwa największe kluby, dwie największe organizacje kibicowskie w Polsce. Natomiast w przypadku Barcelony trzeba wziąć pod uwagę, że fanklub Barca Polska nie jest jedynym klubem kibica, który działa w naszym kraju, oficjalnym klubem kibica, bowiem jest jeszcze drugi zarejestrowany w Warszawie, założony w Warszawie. Fanklub Barca Polska był założony w Olsztynie w 2005 roku. Więc no, nie mam dostępu do danych, jeżeli chodzi o kibiców z drugiej organizacji. Niemniej, no wiadomo, tę liczbę, która płaci składki, podpisuje deklaracje, aktywnie lub mniej aktywnie uczestniczy w życiu, myślę, że to trzeba pomnożyć razy ileś naście być może, prawda? Myślę, że trudna jest, tak prawdę powiedziawszy, do oszacowania liczba obu kibiców, obu klubów. Jasne, największy polski portal Realu Madryt śledzi na Facebooku ponad 200 tysięcy osób, więc gros tych jest członkami naszego fanklubu, więc jaka jest to dokładna ilość, myślę, że to jest nie do oszacowania. Panowie, no nie spotkaliśmy się tu po to, żeby łatwe pytania zadawać. No, zresztą jest Barca Polska, widziałem, że na Facebooku też ponad 100 tysięcy, tak? Zdaje się, tak może być, nie jestem aktywnym uczestnikiem, jeżeli chodzi o życie facebookowe, więc Patryk ma życie poza Facebookiem. Po prostu. Okej, no panowie, skoro motto Barcelony brzmi więcej niż klub, to w przypadku El Clasico chyba trzeba powiedzieć więcej niż mecz. No i właśnie, tutaj już zaczęliśmy o tym rozmawiać. Rywalizacja obu klubów ma podłoże polityczne i kulturowe. Barcelona reprezentuje Katalonię, Real Castylię. Żeby lepiej zrozumieć wagę El Clasico, tak jak tutaj wspominaliśmy już wcześniej, to dla fanów Barcelony należy wrócić do rządu Francisco Franco. Postrzeganego jako kibica Realu. Bardzo proszę, nie możemy wrócić w tej kwestii. Niestety. Chociaż jak tutaj sobie rozmawialiśmy w przerwie, to bardziej był kibic Atletico Madryt. No ale niemniej jednak był tak postrzegany i za którego rządu właśnie tłumiono dążenia Katalończyków do niepodległości. Używanie
języka katalońskiego było zakazane i z rąk zresztą zwolenników Franco zginął ówczesny prezes Barcelony, Suñol, a obiekty klubu zostały zbombardowane. Patryk, podejrzewam, że nieraz byłeś w Barcelonie, zresztą też rozmawialiśmy sobie o tym. Tam do dzisiaj jest ten taki motyw, że kibice FC Barcelony cały czas sobie myślą o tym Franco i to ich jakby bardziej jeszcze zagrzewa do tej rywalizacji. Wiesz, tak jak też rozmawialiśmy przed tą audycją, mam wrażenie, że w Polsce kibice próbują być bardziej święci od papieża, że te starcia madrycko-barcelońskie na polu kibicowskim są o wiele silniejsze niż ma to miejsce rzeczywiście tam na miejscu. Być może dlatego, że jesteśmy daleko, mamy w jakiś sposób limitowany dostęp zarówno do klubów, jak i do wiedzy na ten temat. Nie siedzimy w tym na co dzień, nie dotykamy tego praktycznie, więc tutaj no, te namiętności są o wiele większe. No, jasne, że tak. No, jasne, że tak, że są ludzie, którzy zawsze będą, mówiąc Real, myśleć Francisco Franco Behemonte, koniec, kropka. No, nie da się od tego uciec, tak jak mówiłem na samym początku. No jednak ten czynnik polityczny jest przyprawą tej rywalizacji. To dosyć silną przyprawą. Nie uciekniemy od tego. Ale myślę, że trzeba też szczególnie młodszym polskim kibicom tłumaczyć, wyjaśniać, że nie wszystko jest takie czarno-białe, jak się próbuje to rysować. Być może po raz kolejny narażam się kibicom Barcelony, ale nie dajmy się zwariować. Słuchajcie, ja można by tak powiedzieć, nie dajmy się zwariować. No, poza tym, słuchajcie, no, od 75 roku minęły już całe dekady. Chyba naprawdę ci starsi panowie, którzy siedzą u szczytu Rambli przy Plaza Catalunya, codziennie przeglądają gazety i pamiętają te czasy, podejrzewam, że nawet oni się tak tym nie ekscytują, jak my tutaj. Bartek, ekscytujesz się tam? Znaczy, ja osobiście się nie ekscytuję, ale jako kibic Realu wielokrotnie musiałem się tłumaczyć z rządu Franco i 5 pucharów Europy, super, ale wszystkie są zasługą Franco. Di Stefano zasługa Franco, wszystko zasługa Franco. Barcelona nienawidzi, Realowi kibicowała, a jak było naprawdę, podobno na początku kibicowała Czechika i potem wiadomo, że jako że dążył do tego, żeby Katalonia była, nie miała swojego państwa, tak, nie zdobyła tej niepodległości. No, skutecznie to zrealizował, żeby czy inaczej. Do dzisiaj realizuje. No właśnie, bo wspomniałeś jedno nazwisko. No to wyjaśnimy w końcu, jak to było z tym Alfredo Di Stefano, który podobno wolał grać dla dumy Katalonii, ale decyzjami politycznymi zagrał dla Realu. Bartek już się widzę, nie zgadza. Słuchajcie, najlepiej by było słuchaczy odesłać do książki Jimmy'ego Burnsa, choćby ja ze swojej strony jakby Barsa, pasja ludzie, emocje, bodaj taki jest podtytuł tej książki. Tam jest, myślę, że dość szczegółowo ta kwestia wyjaśniona. Decyzji politycznych tam praktycznie nie było. Bardziej chodziło o niedopatrzenie, czy może nieuwagę zarządu Barcelony, który po prostu nie chciał zapłacić tyle, co powinien i przede wszystkim nie wiedział, z kim rozmawiać. Ewentualnie próbą jak najmniejszego wydania, jak najmniejszej liczby pieniędzy, po prostu takie katalońskie skąpstwo, co być może wyszło. A to nie było tak, że zarząd Barcelony powiedział, bo powiedziałeś, nie wiedział, z kim rozmawiać. To nie było tak, że powiedział, albo rozmawiamy po katalońsku, albo wcale. Bardzo możliwe. Nie mam pojęcia, nie byłem przy tych rozmowach. Generalnie w końcu doszło do porozumienia, że Di Stefano przez 4 najbliższe sezony będzie grał na zmianę. Jeden sezon w Realu, drugi w Barcelonie. Barcelona z tego dosyć szybko zrezygnowała, opuściła, a reszta jest historią. Tak, no i zresztą ówczesny prezes FC Barcelony podał się po tej całej historii z Di Stefano do dymisji i tak, i ten zarząd tymczasowy zrezygnował po prostu z tej umowy, żeby grali sezon po sezonie. Natomiast no, zostaniemy przy tym dodawaniu Oliwy do ognia. No panowie, przepraszam. Bo Johan Cruyff, który dostał propozycję z Barcelony i Realu, powiedział wtedy: nigdy nie przejdę do klubu, który sympatyzował z reżimem Franco. Jakiś komentarz do legendy holenderskiej piłki. Ejku, no co tu komentować, nie? Czasy były wówczas, jakie były, najkrócej można by powiedzieć. Cruyff też ma wiele za paznokciami. Barwna postać, pewnie emocjonalna.
I zapewne wielu piłkarzy też mówiło lub myślało o tym, że nie będę grać w jednej ekipie albo za żadne pieniądze, za żadne skarby w drugiej. Ja nie wiem, czy naprawdę jest czym się tak ekscytować. Ja myślę, że Krój przede wszystkim ma podejście do tego, tak jak mówiłeś, tak jak teraz Polacy mają do tego podejście, że jest świętszy. Święty miał. No, miał oczywiście. Że mój święty papieża i miał takie stuprocentowe DNA Barcy, to co dzisiaj ma chociażby Pika. To co miał w Stoiczku. Dokładnie, więc to co mówił, na pewno tak myślał. Myślę, że on rzeczywiście by nie przyszedł do Realu. Był stuprocentowym kibicem Barcelony. Był oddany temu klubowi. No i tak do końca zostało. Po prostu, tak. My, naszymi gośćmi byli Bartek Radecki, wiceprezes Aguila Blanca i Patryk Pulikowski z fanklubu Barca Polska, a gospodarzami byli Bartosz Orłowski i Marcin Nowak. Dziękuję. Jest w 17:30. Informacje dnia w skrócie. Ewa Borowiec, zapraszam. Sejm przyjął znowelizowane prawo o zgromadzeniach. Głosowanie poprzedziła dyskusja. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak powiedział, że nowe przepisy nie ograniczą praw obywatelskich. Zmianę ustawy można by nazwać w ten sposób, że jest to zmiana, która spowoduje rozwiązanie problemów związanych chociażby z konfrontacją pomiędzy jedną grupą manifestującą, a drugą grupą manifestującą. Więc jest to ustawa o rozwiązywaniu konfliktów. Weźcie pod uwagę to, co wydarzyło się 11 listopada tego roku. Było bezpiecznie, było spokojnie. Oczywiście zmienił się rząd, bo za czasów waszych rządów były bordy na ulicach w Warszawie 11 listopada. Posłanka Platformy Obywatelskiej Dorota Rutkowska powiedziała, że w ostatnich latach marsze niepodległości w Warszawie przebiegały spokojnie, choć były organizowane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. Minister Błaszczak, ani razu nie pokazał się pan ani na sali sejmowej, ani na komisji podczas prac przy tej ustawie, a tutaj uczestnicy i organizatorzy Marszu Niepodległości podkreślali, że w 2015 i 2016 roku te marsze się odbywały spokojnie. To już pod rządami obecnie obowiązujących przepisów. Wprowadzając artykuł 2, stawiacie państwo na uprzywilejowanie pozycji władze i kościoły. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość otrzymania na 3 lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w tym samym miejscu. Będą one miały pierwszeństwo przed zwykłymi manifestacjami. Wyjątek dotyczy demonstracji organizowanych przez władze publiczne oraz kościoły i związki wyznaniowe. Ich przyjęta zasada nie obejmuje. Poznański sąd uzasadniał decyzję w sprawie niezastosowania tymczasowego aresztu wobec byłego senatora Józefa Piniora. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i uzyskiwanie korzyści w związku z zajmowanym stanowiskiem. Sąd nie zgodził się na tymczasową izolację. Jak podkreślił sędzia Aleksander Brzozowski, prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa nie jest na tyle duże, by stosować najsurowszy środek zapobiegawczy. Również sąd znowu zachodzą przesłanki szczególne, że nie ma obawy makarstwa. Tak bowiem jedna z podstaw złożonego przez prokuratora, mianowicie, że podejrzani mogą podejmować próby prowadzące do utrudniania postępowania. I sąd uznał, że zebrany materiał zawodowy w żaden sposób nie wskazuje na to, że podejrzani na obecnym etapie postępowania będą w jakikolwiek sposób to postępowanie utrudniali. Tymczasem minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie wyklucza ujawnienia dowodów w sprawie Józefa Piniora. W TVP Info mówił o trwającej nagonce na prokuraturę prowadzącą postępowanie dotyczące byłego senatora i europarlamentarzysty. Zdaje się, że została taka nagonka na prokuratorów, którzy prowadzą tą sprawę. To bezczelne odwracanie kota ogonem i nieuczciwych ludzi, którzy prowadzą śledztwo, czynienie, można powiedzieć, jakichś potworów, którzy krzywdzą zupełnie niewinnego człowieka, to skorzysta ze swoich uprawnień i ujawnia istotne z punktu widzenia oceny prawnokarnej części materiału dowodowego, w tym podsłuchów i SMS-u. O zgromadzonych materiałach Zbigniew Ziobro opowiedział, że zawierają treści porażające i zasmucające. Wyjaśnił, że materiały są bardzo bogate i pokazują, że część podsłuchanych rozmów sprowadzała się do ustaleń, za ile, za co i dla kogo będzie pracował Józef Pinior. Sam Józef Pinior nie przyznał się do winy. Bez ocieplenia, ale i bez śnieżyc czy silnych podmuchów wiatru. Tak według prognoz Instytutu Gospodarki i Meteorologii Wodnej będzie wyglądać pogoda w kraju w sobotę. O aurze w poszczególnych częściach Polski Michał Fedusia. Temperatura w większości regionów powinna przekraczać 0 stopni Celsjusza, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Nemec.
ciągu dnia spodziewamy się temperatury do 2 stopni, no tylko na Suwalszczyźnie około minus 2, minus 1 stopnia, ale mieszkańcy tych rejonów Polski naprawdę taką temperaturę traktują prawie jak ciepło, a nad samym morzem w ciągu dnia temperatura nawet plus 3, plus 4 stopnie. Podobnie jak poprzedniej nocy w większości kraju mogą pojawić się niewielkie opady śniegu czy deszczu, dodaje synoptyk. W sobotę już właściwie tylko we wschodniej połowie kraju, gdzie niegdzie jest niewielki przelotny śnieg na wybrzeżu wschodnim, w rejonach gdańskich deszcz ze śniegiem. Jeszcze trochę mocniej może padać, ale to już rzeczywiście tylko Bieszczady Beskidzkie. Tutaj podobnie jak tej nocy miejscami około 5 cm tego śniegu może przybyć. Nocą w całym kraju temperatura spadnie poniżej zera. W Zakopanem może być nawet minus 10 stopni Celsjusza. Michał Fedusio, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Zapraszam na świat powiększenia. Ukraińska armia zakończyła ćwiczenia nad Morzem Czarnym. Manewry odbywały się w pobliżu Półwyspu Krymskiego. W manewrach główny akcent kładziono na próby rakiet średniego zasięgu. Rosja groziła, że odpowie na działania ukraińskiej armii i swoim atakiem rakietowym. Na szczęście do tego jednak nie doszło. W Kijowie jest Paweł Buszko, witaj. Szef sztabu generalnego w Kijowie, Wiktor Muzenko, ocenił, że wojskowi wypełnili postawione im zadania. Z uznaniem wypowiedział się o podwyższeniu gotowości bojowej przez siły zbrojne. Granice powietrzne Ukrainy są nienaruszalne, tak napisał na Facebooku. Z kolei sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony podkreślił, że przeprowadzone ćwiczenia były ważne ze względu na wznowienie niszczone przez lata obrony przeciwlotniczej. I dodaje, że w ciągu wielu lat rosyjska agentura i sprzedajni szefowie Ministerstwa Obrony świadomie niszczyli system obrony przeciwlotniczej. Dlatego te manewry były dla nas tak istotne. Jest to poważny krok ku odnowieniu obrony powietrznej naszego państwa. Czy z tą obroną powietrzną Ukrainy jest aż tak źle? Jest coraz lepiej, jeżeli wierzyć deklaracjom ukraińskich władz i ukraińskich wojskowych. Prawdą jest, że ukraińska armia przez 20 kilka lat niepodległości, której 25-lecie świętujemy w tym roku, i której Petro Poroszenko z okazji tego również jest w Warszawie, aby prezydent Duda był w Kijowie, przez te 25 lat armia ukraińska była zaniedbywana. Takie anegdotyczne historie, kiedy żołnierze tak naprawdę zajmowali się budowaniem domów dla pułkowników i generałów, a nie tym, co powinni, czyli szkoleniem wojskowym, czego przykład, mogliśmy zobaczyć dwa lata temu, w 2014 roku w Donbasie, na Krymie. Ta armia była prawie niezdolna do działania, ale niezdolna też do działania, dlatego że czuć było mocno odruch rosyjski. Przy okazji tych manewrów wysuwał Kreml, Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, że groziło, że w przypadku użycia tych rakiet średniego zasięgu, które były używane podczas manewrów, Rosjanie odpowiedzą również atakiem rakietowym i na rakiety, i na pozycje Ukraińców. Nic się takiego nie wydarzyło, natomiast ważne wczoraj słowa wypowiedział prezydent Poroszenko, odnosząc się właśnie do tych gruźb, że nie byłoby takich ataków, nie byłoby potrzeby takich manewrów i takich ćwiczeń wojskowych, gdyby nie zagrożenie ze strony Rosji, gdyby nie agresywna polityka wschodniego sąsiada. A ona jest cały czas agresywna, bo groźby się nie spełniły ataków w pobliżu Krymu, ale jeżeli się popatrzy nieco na północ mapy Ukrainy, no to tam rosyjskie pociski lecą w stronę ukraińskiej armii codziennie. Donieck, Ługańsk, Mariupol, na tych odcinkach frontu, jak donosi ukraińska armia, prorosyjscy separatyści dokonują każdego dnia, właściwie każdej doby, po kilkadziesiąt ostrzałów. Mówił niedawno minister spraw zagranicznych Ukrainy Paweł Klimkin. Według obliczeń ukraińskich wojskowych w ciągu ostatniego miesiąca na pozycje sił ukraińskich było wystrzelonych 132 tony pocisków. Również tych artylerii, amunicja, tak zresztą, wozy bojowe, czołgi, czy też artyleria.
są dowożone z Rosji. Tak twierdzi ukraiński wywiad i jest na to zresztą masa dowodów. A strzelają wspierani przez Rosję separatyści, ale też zawodowi rosyjscy wojskowi. Dziś minister obrony Stepan Poltera poinformował, że w Donbasie znajduje się 5,5 tysiąca zawodowych żołnierzy Rosyjskiej Federacji oraz 30 tysięcy wojskowych. To też zresztą często obywateli Rosji. Chciałem jeszcze na moment wrócić do tych ćwiczeń. Cóż nas obchodzi? Mówiła święta Teresa, że ludzie nas oskarżają i uważają za nikczemników. Jeśli dla Ciebie, Boże, a także jesteśmy wielcy i bez win. Jak wygląda to wyposażenie ukraińskiej armii? Nie pragnęli niczego innego, czy jest tam jak tylko życia w zapomnieniu NATO? I pogardzie u wszystkich. Jest to sprzęt Święty przede wszystkim Salezy, produkcji tak pisze, ukraińskiej, znaczy przede wszystkim w dużej mierze, w dużej części produkcji ukraińskiej, również ten ciężki sprzęt, skoro należy przypomnieć, tak, że Ukraina produkuje dużo, naprawdę dużo, dużo rodzajów broni, czołgi, transportery bojowe, transportery opancerzone, haubice, te mobilne haubice. Przykład tego można było zobaczyć tutaj w sierpniu. Widział to zresztą prezydent Andrzej Duda bardzo tutaj w Kijowie w sierpniu przez ulicę Kijowa przyjechała. Naprawdę ogromna kolumna ukraińskiej techniki wojskowej. Również te rakiety średniego zasięgu, które były wykorzystywane w pobliżu Krymu. Jeśli wierzyć zapewnieniom Ukraińców, z armią jest coraz lepiej, zresztą Ukraińcy wydają dość spory procent PKB na zbrojenia. Upodobanie w pokazywaniu tutaj akcent polski. Ludzi. Ukraińcy często podkreślają, że oni chcą modernizacji ukraińskiej armii, dostosowywania jej do standardów NATO, korzystać z doświadczeń polskich. I o tym też powinien mówić dzisiaj prezydent.